Cześć, witam wszystkich. Ostatnio dość często trafiają się odcinki specjalne, a ten będzie też nie tylko że specjalny, ale też dość szczególny, bo znowu mam paczkę z daleka, czyli z Japonii. Tutaj mamy nawet japońską pieczęć, bodajże odprawy celnej, nie, chyba opłaty pocztowej. Zobaczymy teraz, co jest w środku. Mamy ładne pudełko, papier. Informacje od sprzedającego. Zupełnie. I oto jest model. Może uda mi się tak go jedną ręką go otworzyć. Jest w folii bąbelkowej. Już widać, że jest to miniaturowy okręt podwodny typu A w wersji, która atakowała Pearl Harbor. Bardzo skrótowo zapoznamy się z zawartością tego pudełka, dlatego że ten okręt ma stosunkowo szybko trafić na kanał. Być może za jakieś półtora miesiąca, jeśli wszystko dobrze pójdzie, to tam się znajdzie i będę go sklejał, więc tylko tak ogólnie pokażę, co jest w środku. Za dużo pokazywania nie ma, bo jest po prostu jedna ramka z częściami. Tak więc tylko ogólnie zademonstruję tę zawartość, a bardziej szczegółowo myślę, że pokażę go w przyszłości. Powiem tylko, że jak na ten moment to ta nazwa firmy Fine Molds, czyli jakby to powiedzieć, wykwintne odlewy, odlewy najwyższej jakości, rzeczywiście wydaje się być w przynajmniej dużym stopniu uzasadniona. Ale szczegółów dowiemy się, gdy będę go, mam nadzieję, wkrótce sklejał. Tutaj są też kalkomanie, instrukcja, schematy malowań. Kalkomanie wyglądają ładnie, czytelnie. Tu są trzy schematy malowań. Także tak to by się wstępnie prezentowało. I to tyle, co się tyczy tej maszyny, czy też modelu tej maszyny. Mam nadzieję, że wkrótce przekonamy się, jak się go skleja. Na razie żegnam się z wami. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć.